G2 Fighting! Mecz o wszystko. Było ich trzech, został jeden. Czy pozostanie na następny tydzień Jankos? Mecz o wszystko, mecz o wyjście z grup i... Bądźmy realistami, Nerwarian. Prawdopodobnie większość zachodnich zawodników nie wygra Mistrzostw Świata. Żyjemy w realiach, jakich żyjemy. Więc, okej, w takim razie nie możesz powiedzieć, o, idę wygrać Mistrzostwa Świata. No, czy możesz powiedzieć, ale czy to jest realny cel? Twoim realnym celem, twoim celem na każdy rok jako profesjonalny gracz zachodniej sceny League of Legends jest top 8 Worldsów, bo to jest osiągalne, bo na to można zbudować formę, to jest na wyciągnięcie ręki Jankosa i mimo, że wiele decydujących map w karierze miał trudnych, teraz wiem, że G2 tutaj zwycięży, zarówno ty, jak i Leo, jak i ja postawiliśmy na formację europejską. I stawiam na Heimera. Musi być ten cholerny Heimer. Hjarnan, dawaj. I Hjarnan, okay. Na plecy. Oprócz tego, że Hjarnan jest tak dobry na Heimerdingerze, chodzi o to coś więcej. Flash Wolf uwielbia grać pod bota. Trudno grać tam, gdzie są rozstawione wieżyczki, gdzie koleś po prostu jest nie do zaatakowania, gdzie ciągle cię puszuje. I to daje czas dla Wundera i Perksa. Heimerdinger to nie tylko dobra postać dla Hjarnana, ale też ważna po prostu strategia dla G2. Jest Aatrox i do tego Alistar, czyżby olali Heimerdingera na panowie, come on. Ale to też pokazuje, że Flash Wolves na pewno jest gotowe na niego. Flash Wolves na razie podbierają tam Kencha, znaczy podbierają tam Kencha, mogą wybrać tam Kencha, który jest dobry w Alistara. Jest też oczywiście Urgot i trochę mnie to martwi, ponieważ Urgot jest postacią, która może zatrzymać split push, na którym G2 na tym turnieju bardzo polega. Postawili wybanować Bettiego. Zobaczymy, czy to się opłaci dla G2. No czym tutaj Betty może zagrać? Czy będzie jakiś Varus? Może Jhin? Jaki ma plan? Czy zmienią styl gry? Czy będą grali pod bota? Ej, a może po prostu Kai'Sa weźmie w sumie, co? I tak samo może zrobić Hjarnan. O, trochę kontrowersyjnie. Talia dla Mujina jest ważna, potencjalnie może ją podchwycić Maple. Ale to oznacza, że G2 bierze tutaj wybór AD Carry. Jazda. I potem teraz dwa bany. I tam się podoba. Varus, Kai'Sa na przykład. Tak jest. No i co zagra Betty? Jakąś Ashkę? Jakąś Caitlyn? Słabe piki same. Ashe o tyle no. Pasuje, bo Flash Wolves kręci tutaj taką globalną kompozycję. Jest Barman Jhin. Jhin, chyba Kai'Sa. I Varusa zostawiają w takim wypadku? Czy jest w ogóle sens oglądać to, wybrali Heimerdingera, czy to nie jest GG? Hjarnan jest niepokonany na tym czempionie. Musisz. Powyżej 22 KDA. Jeśli nie policzymy grę z Rift Rivals, którą też wygrał, ale zginął 3 razy i to psuje mu statystyki. Więc Rift Rivals się nie liczy. A na tych Wolcach 25% win ratio. Ach, Heimerdinger. Ale to akurat to ten gościu chyba z Japonii zepsuł. Jak dobrze pamiętam. Tak, to Ceros, bo liczymy tu statystyki z play-inów. LeBlanc wykluczona. Varus zbanowany, czyli chcą zagrać na Kai'Sę najwyraźniej. Albo Perk, Mid, Heimerdinger. Hjarnan go Kai'Sa. Bo 200 IQ. Pamiętaj, że Kai'Sa ma mały zasięg i ma problemy na postaci, które mocno ją puszują, dlatego Sivir jest tak częstą odpowiedzią w nią, czy Tristana, czy właśnie Heimerdinger. Irelia szybko zalokowana. I w teorii można manewrować tutaj top mid Aatrox Irelia. Aha, tak jest. Oj, Ryze, typowy pick do Talii. Rozumiem powody, dla którego zostawili Kai'Sę, ale jeśli Kai'Sa zostanie wybrana i zrobi 7-0, to będę po prostu smutny, no. Bo będzie w głowie, a mogli zbanować. To jest potężny champion, ale draft G2 wspiera zostawienie jej. O nie. O nie. O cholera, jasna. Adaptacja! To jest Mordekaiser na bocie. A, to było hype'owane. To było hype'owane, gra o tym Ravioli, nie no, a na serio, Mordekaiser dobrze pasuje z Thresh'em czy z supportami, które mają dużo CC. Tam Kench oczywiście ma ich trochę, ale na linii prawie w ogóle ich nie używa. Nie no, wiem, że na niektórzy zawodnicy na solo kolejce grali tego Mordekaisera, rzeczywiście, to było przygotowywane. To, co, czym jest 2018 rok, Nerwarian, że to jest najważniejsza mapa tych Mistrzostw Świata póki co. Jankos Gragas. I obserwujemy na bocie Heimerdinger na Mordekaisera. Czy my oglądamy Igrzyska Brązów, czy najlepsze drużyny w swoich regionach? Ale będzie jazda. Mordekaiser na Heimerdingera na bocie. Mecz o wszystko. Nie spodziewałem się, że jako komentator będę miał takie wyzwania. Nigdy nie wiedziałem, że powiem zdanie Heimerdinger stunuje Mordekaisera.
Co, czym jest 2018 rok, nie mam pojęcia. Urgot na topie i Atrox, już w ogóle o tym nie mówię. Bo to już... Irelka na środkowej linii, na Ryza, lubię oba drafty. Tylko, ale... że Flash Wolves, jestem ciekaw, czy będą grali pod Urgota, czy pod Mordekaisera. Dużo magicznych obrażeń po stronie Flash Wolves, więc tutaj trochę czy tu może zainwestować Magic Resist. Jest jakaś opcja. I to będzie mega dobry meczek. Cieszę się, że jesteście z nami, bo co można powiedzieć? Jankos jest twarzą polskiego League of Legends. I chcemy, żeby mu wychodziło dobrze, zwłaszcza w tym roku. Co mówił strzelec tej drużyny? Nikt nie będzie pamiętał o naszym słabym sezonie i o porażkach w Europie, jeśli zajdziemy do ćwierćfinałów. To nie jest tylko mecz o top 8, który jest cenny samo w sobie. To jest mecz, który zadecyduje o tym, jak będziemy postrzegali w tym roku G2 przez lata. Tegoroczny G2. Bardzo ważny mecz. Jest nawet ankieta. Za kim jesteście? Dajcie znać. Jest też tutaj większość za G2, choć są ich fani Flash Wolves. I tutaj prawdopodobnie może minimalnie wkraść się, no, pewne sprzyjanie w komentarzu. Nie wiem, czy będzie to w 100% obiektywny. Kas, tego obiecać nie możemy. Nie, tutaj tak się nie działa, Wahir. Ale zróbmy, odłóżmy to na sekundę. Zróbmy na chwilę neutralnie i wręcz przyhajpujmy Flash Wolves. To jest fantastyczna drużyna. O wielkim doświadczeniu. Pokazali się solidnie na MSI, zdominowali swój region. Ci gracze są uzdolnieni i to będzie trudna przeprawa. Ale G2 i tak ich rozniesie. Musi. Mordekaiser, Betis trollował. To jest nasz człowiek. O, to ciekawa taktyka. To oprócz tego, że próbują tu wyłapać kogoś, Mordekaiser nie ma wielu ucieczek. Podobnie jak i niemal każdy champion Flash Wolves. Zobacz, jak złapiesz ich czempionów, są martwe. Ale dodatkowo pamiętaj, że Heimerdinger chce rozstawić szybko wieżyczki na bocie, żeby już na pierwszej fali minionów mieć kontrolę nad botem, więc wejście z Heimerdingerem do tych krzaków jest z reguły normalne, tylko najczęściej w duecie nie robisz aż czterech zawodników tam. Doran Shield w wykonaniu Betiego. Ciekawy jestem, jak on właśnie jest ograny na tym piku. Jak tam było trenowane. Mujin, chyba podejście na Reda. Tam będzie zaczynał. To Jankos na Gragasie. Ciekawe, jak w jego wykonaniu będzie ten właśnie pik wyglądał. Zmienił trochę postać ta Kamil, brakło troszeczkę early game'u w tym. Oj, tak. Gragas natomiast jest w mojej opinii najlepszym dżunglerem na tym patchu i można zagrać w nim na każdy możliwy sposób. Można z nim zagrać w early, w mid game, w late, i w team fighty i wyłapywa. Po prostu wszystko. Okej, czy to late invade na blue. Ale jest tam Hanabi, ale raczej nie powinien jest Urgot mieć do powiedzenia. Ale zobacz, jak Flash Wolves kombinuje, bo grają trochę nudne League of Legends, jeśli ma być szczery, jeśli chodzi o pierwsze poziomy. I to, że kombinują z tym draftem, to, że przygotowali na Heimerdingera Mordekaisera, to, że wymieniają tutaj buffy, to oznacza, że nie chcą puścić G2 na ich własne podwórko. Ale pojawia się pytanie, ten Mordekaiser na Heimerdingera, którego Hjarnan gra perfekcyjnie. Pytanie, czy Betty jest na podobnym poziomie na Mordekaiserze? No nie wiem. Ja w to trochę powątpiłem. Ale no, wierzą w to. Wierzą w tego Mordekaisera, że on zadziała. No i przekonamy się, trzeba na pewno. To wystarczy, by pokonać G2. Hjarnan jak na razie niepokonany. Nie jestem fanem Mordekaisera tutaj. Może przeciwko... Odkryj, że przeciwko Heimerdingerowi dobrze działa. Ale z Tahmkenchem to słaba linia. Chcesz Thresha, chcesz kogoś CC, chcesz Alistara. Wiesz, chcesz tych melee supportów, których przyspieszasz z W. A potem po prostu się wbijacie, macie leczenie, więc obijanie przez rywali nie ma sensu, inaczej nie ma znaczenia większego. I nie chcę przeciwko Alistarowi, bo Mordekaiser podchodzi na zasięg maczugi, a Wodit będzie klikał Q, będzie klikał W i ten Mordekaiser nie będzie w stanie nawet trzy razy wykonać zamachu tą macą. No nie wiem, ten Mordekaiser teoretycznie maczugo jakoś działa, ale taktycznie... Kurczę, coś powątpiewam w jego szansę. Oj, Sordar trochę się nam podpala. Nawet językiem Smyra Vadida. I też w sumie trzeba zauważyć, że smok będzie bardzo cenny dla Flash Wolves. Jednak pasywka Mordekaisera i zabranie tego smoka może być kluczowe. Masz Talię. To nie jest aż taki idealny dżungler do brania tego obiektywu. Na topie na razie spokój. Ale Wunderbida? Znaczy pod bota? To jest ciekawe, bo... Mówiło się dużo o tej linii Aatrox-Urgot, to jest... Relatywnie często ją dostrzegamy, biorąc pod uwagę, że te postaci są banowane. Ale jak już przechodzą, to z reguły obie, jest wymiana.
A Urgot, chcę zaznaczyć, wygrywa tę linię. I to, że tam radzi sobie dobrze Wunder, to całkiem niezła informacja. Co więcej, na dolnej linii pierwsza akcja, czy będzie pierwsza krew dla ich króla. First Bloodów nie do końca. Jest ten Tamkench. Exhaust plus Flash, wykonanie Flash Wolves. Za dwa samo na Rwadida. Trochę ich to kosztowało. Ale za chwilę ta akcja może się powtórzyć od Jankosa. Jankos ma Flasha. No i Sordat może być martwy już niedługo. Ale jest też blisko Mujin. Zobaczymy, szczęście nam sprzyja. Bo tej gry by nie było, gdyby Wietnam nie wygrał na Flash Wolves wcześniej. Więc dziękujemy, panie Byku, panie Buffalo. Bo ta gra w ogóle dzięki wam jest możliwa. Najwięksi fani G2? Właśnie wietnamska drużyna. Fanabi, trochę nam się tutaj chce rozkręcić, piąty level. Ale Wunder, nie najgorsze obrażenia. No i chyba nawet Wunder na tym lepiej wyszedł. Chodź Hanabi, jeszcze flaszka jest pita. O, cyk, raz. I tyle. I dwa. To jest Aatrox. O, trzy już nie będzie. On może wygrać linię na Urgota, tylko musi grać agresywnie. Musi podchodzić w kierunku rywala. I to jest trudne, bo zawsze może pojawić się Mujin. I jeśli nie, jakby zdjąć dżunglerów z mapy, Aatrox może realnie wygrać Urgotem, tylko musi tak się wychylać, że z reguły jednak ta obecność liśników jest problemem. No i bardzo agresywnie będzie do przodu, niezły heal, Vadit! Miał trzy staki, ale Sordar w sumie ani nie miał jedzenia, ani języczka, więc raczej spokojnie był tutaj na linii. Ale widzisz, od tak po prostu jak za długo prowadzisz wymianę, wieżyczki Heimerdingera zaczynają cię atakować. No jest ten damage cały czas wyprowadzany. Hjadon ma teleportację. Ale czy Alistar właśnie przerwał mu to Betty? Bardzo niemiło z jego strony. A ten sustain z W od Bettiego robi robotę na tej linii. A na środkowej linii Perks. Widzieliśmy go w każdej możliwej odsłonie. Widzieliśmy jego 2-9 też Irelię. Jestem ciekaw, jak zaprezentuje się tutaj, bo jest to zawodnik. Widzieliśmy, wychwalaliśmy go pod niebiosa za tę Akali, którą zaprezentował. A wcześniej? A tym razem zbanowana Akali. Mhm. Bardzo szybko. I zobaczymy, czy odtworzy tamtą formę właśnie na naszej królowej ostrzy. Irelia potrafi kierować. Widzieliśmy Wundera chociażby na tej postaci, co wyczyniał. Nie wygrał tamtej gry, ale nie można mu odebrać jego niesamowitych zagrań. Jarno, szybki powrót z Lost Chapter. Nadchodzi też Mujin. Ale jak chcą tutaj akcję przeprowadzić na bocie za mojego Flash Wolves? Nie jestem pewny, Perks przywordował. To Janko, sprzedałaby się jakaś akcja ponowna na dolną aleję najlepiej. Zabicie Sardarta, który nie ma flasha. Jest możliwe. Jak chcecie feedować w solo queue jako Mordekaiser na bocie, spróbujcie tych runek prawdopodobnie. Dużo regeneracji życia, więc obrażenia ze strony Heimerdingera go nie przyjmują. Chciał wystraszyć chyba, żeby Maple splashował może nawet. Ale Maple był przekonany, że jest okej. Nie wiem, czy jestem fanem tego zagrania, ale to pokazuje, że Perks jest po prostu w gotowości bojowej. No albo połkuje z ulta i nie wie, że tego nie powinien robić. O, to wejście może się skończyć źle. Mujin już się pokazuje. LG tu jest w porządku. Perks pod turetem, ale bez many. Musi wycofać. Wciąż, ale bez many jest również Maple. Nie ma teleportacji, więc Perks chce zostać tutaj jak najdłużej. Wykorzystuje ostatni ładunek eliksiru korupcji. Zepsucia. Okej. Jankos przymidzie. Szósty level. Jest beczułka. Wrócił do bazy Maple. Ale Mujin przyjmie to dla siebie. I będzie zadowolony. Ten szósty level dostępny. Dobra linia póki co dla Perksa. No, jak najbardziej okej. Tylko jaki będzie zakup? Pierwszy zastanawiam. Hexdrinker walczy na AP mida i AP dżunglę. Więc Hexdrinker jest uzasadniony, to mogą być Merkurki. Bardzo mi się podoba robienie tego smoka. Po pierwsze, Ocean w early game, bardzo okej. I zabierasz tego smoka od Mordekaisera. Subcio. A, to też trafna uwaga ze swojej strony, Damian. Tak jest, no ta pasywa od Mordekaisera jednak. Nie chcesz pozwolić, by smok był tym szóstym niemalże zawodnikiem. Ta też Wolves i następny będzie Infernal. Zwłaszcza Ocean Drake, bo jego ataki spowalniają i gdy Mordekaiser weźmie ducha tej bestii, to oczywiście te spowolnienia nadal z każdym atakiem się pojawiają. Jest takie irytujące, nie możesz w ogóle rywalizować z tym głębinowym smokiem. Kolejny to Infernal. Perks wziął Negatron Cloaka. Czy to będzie Wizend? Czemu by nie? W sumie?
Pamiętajmy, że Mordekaiser zadaje magiczne obrażenia też. Italia i Rice. To będą raczej długie wybór. Walki. Prędkość ataku dla Irelii nigdy nie była błędem i czasami przeciwko tym apetim kompom Irelię budują. Koniec rozumu. Hanabi schodzi gdzieś tutaj na rzekę. O, to będzie swap? To będzie swap. Ciekawe. Okej. Okay, Fleshulls regularnie wymieniając swoich solo linerów. Pytanie co na to G2. Próbując dostroić idealny tutaj matchup. Jarnon ma prawie 63 KDA. Nice. To jest bardzo inteligentne, bo Perks inwestuje w odporność na magię. Więc dajcie postać, która zadaje fizyczne obrażenia. Ale teraz będzie dive'owany. Maple. I Maple ma spory problem. Jak zamierzasz się stąd dostać? Nie ma takiej opcji. Pierwsza krew dla G2! I oczywiście Jankos przy niej uczestniczy. Szybki recall. Ciekawe, ile z tego wyciągną. Tylko teraz co z tym farm na midzie? Tym jednym wave'em. Mujin na dole maleje. I teraz Flash Boost musi odpowiedzieć, ale raczej nic z tego, po prostu opuszczą turet. Mutter ma teleportację, może jednak będą chcieli odpowiedzieć zawodnicy G2. Tego turetu, no nie chcieliby oddawać na pewno. Kjarnan ma ulti, może puścić serię granatów i zniszczyć na przykład kolejną falę minionów. Okej, okay, jest w porządku. Jedną trzecią turetu tylko stracili, to jest nic. Perks był na wizji, ale Ryze nie zareagował. Skąd Jankos przyszedł w sumie? Razem z nim. Niby tak grubo, nie było go widać. Nie wiem, czy on inaczej nie podchodził pod islamami. Maple nie miał tutaj żadnych szans. No, totalnie. A nic, no nic, nie, nic nie mogłeś. I cieszę się, że tutaj G2 podejmuje inicjatywę. Bo kiedy oni dyktują warunki na mapie, tak często wygrywali. Mają problemy z reagowaniem na ruchy przeciwnika. Ale z wyprowadzaniem własnych ciosów, już najmniejszych. Perks nieźle sobie skacze po minionach. To CS-u już jest na jego koncie. Jarnon, które szoty niepotrzebnie. Jankos na dolnej alei. Robi presję. Oj, Marcin, uważaj. Och, Sword Art, ale śmieszny flash, haha. Deka stypa. No, będzie brakowało, będzie brakowało. Ma postaci w swojej drużynie, które mają bardzo krótki zasięg. Największy mag to Talia, która nie wyróżnia się olbrzymim, więc Tamkent będzie tutaj bardzo pomocny. No wiesz, Aatrox jak wbije się w teamfight, Alistar, Gragas, Irelia. Tamkent jest tylko jeden, nie odratuje ich wszystkich. Tylko jednego do buzi zmieści. Nie ma miejsca na więcej. I cooldown też jest potężny. Czy będzie cały Ludens Echo dla Hjarnana już? Czy będzie tyle pieniędzy? Czeka w bazie jeszcze chwilę Hjarnan. Jest Ludens Echo, pięknie. Na drugim beku, cudnie. Dwa zegarki też. Z runek u G2. Mhm. Pomaga przeciwko Urgotowi. To na pewno. Unikasz wtedy jego ultimate'a. Ten smok, następny Infernal też. G2 musi mieć kontrolę mapy, by nie pozwolić na wzięcie go. Jankos level 8, tak samo jak Mujin. Tutaj mamy totalny remis, jeśli chodzi o złoto. Ale może w odpowiedzi za przednią akcję jakiś literal? Na razie nie naruszony. Ten właśnie obiektyw. Oj, Perks do przodu i chce się bić z Hanabim. To jest zadziwiające. Wyminął R-kę od Urgota. Perks może to zrobić. 100 do zera. Go! Goni rywal jeszcze jeden Blencer, czy jeszcze jeden reset. Woo! I zabójstwo dla Chorwata. 2-0 Irelia. To dobra obietnica. I jeszcze disengage na bocie od Alistara. Fantastycznie G2. To mi się podoba. I takiego Perksa chcemy oglądać. To nam bardzo pomaga. Leonard się żegna. Ucieka, nie ogląda tego meczu. No ja nie wiem, jak tak można. Nie wytrzymuje już presji. Nie wytrzymuje. Nie obejrzy tego meczu na żywo. Ja tego nie rozumiem. I jest, zobacz na ekwipunek Irelii i porównaj go chociażby z Ryzem. Jest przewaga tutaj na środkowej linii dla europejskiej formacji 1500 ogólnie. I z tą Irelią można działać rzeczy. I o to chodzi z Heimerdingerem. Flashwurst cały czas próbuje coś na tej linii zrobić. A Heimerdinger 0-0-0, Alistar 0-0-0. I tak o to chodzi z Heimerdingerem w G2. Tak on pozwala, żeby Perks i Wunder grali agresywnie na mapie, bo przeciwnicy nie mogą nic zrobić po drugiej stronie. Oj, jak jest plan G2? Czy tylko turret? Czy może będą chcieli zabić? Chcą zabić! Wejście na Tamkencha, trzeba na pewno mieć te obrażenia, by go zabić. Tordar bardzo mało HP, Betty przeszuje. Jeszcze beczka świetna od Jankosa. Betty będzie martwy. I Sordard musi skoczyć tak samo, choć trzeba na pewno. Leci Jankos rozpędzony Predator. Nie chcę odpuścić Sordartowi, ten inteligentnie się wycofuje. Ale
nie da tą stronę, kolego? Nie wiem, czy ma aż 8 sekund, by uciec. Młody! No nie wiem, no panie. To z którego ale z flasha się śmiałeś bardziej? Badit jest szybszy? Oj, Badit! Come on, hej! Okej, okay, obaj supporci zintowali z tymi flaszami. Ty głuptasku. Jeszcze bije na alarm Badit. Pod publiczkę, pod publiczkę. No dobra, ale smog za chwilę jest. Idzie tu, liczy na to, że tam właśnie się teraz wybiera Hjardan. Już tam sobie. No nie, zostań. Chyba że może teleportuje. Oj. Sordar, bardzo blisko było, bo ten CC chain był idealny. Nie zdołał stuna. Zobaczyliśmy Talię na Rift Heraldzie. Więc tak wiedzieliśmy, że nie przyjdzie tutaj dżungler rywali. I ta beczka była no. 10 na 10. Przepiękna. Szkoda tylko, jak Sordarta bili, że granat poleciał w tym samym czasie, co brzuch Jankosa. Bo mogli to lepiej CC chainować. Szkoda. Zaczął Alistar i później dwa stuny naraz poszły. A mogli to przetrzymać, mogli go zabić. Bardzo szybko. Mógłby być turret i później smog. Więc mogło być lepiej. Ale i tak jest podobnie. Rift Herald właśnie wzięty przez Mugina. I zapuszczony raczej. I co z tym smokiem? Podchodzi tutaj Jankos. Jest blisko. Wszyscy grają tu pod dolną linię. Infernal jest bardzo istotny. Do tego turetu oddanego pierwszego na leci Maple. Beczka nie najlepsza od Jankosa. Jest slow jeszcze, ale oczywiście face rush. Ale przynajmniej wymienił samonery z Maplem. Wonder zaznacza swoją siłę. Perks również grozi wejściem. Ta Irelia, przypominam, jest nafidowana. Więc na pewno Freshwolves nie chce walczyć bezpośrednio z Chorwatem. Co z tym smokiem? Szkoda tego pierwszego turetu. To mi się bardzo nie podoba, że G2 oddało pierwszą cegłę. A nabi obijany przez Jankosa. Jankos ma buty pod pod penetrację. Widzisz, że rywale nie... Znaczy mają tanka, Mordekaiser de facto nim będzie, podobnie jak i Urgot. Ale ta odrobina burstu, wiesz, jesteś w stanie wysadzić ich zanim nabiorą tarczę. Zanim się stankują. Mordekaiser pod CC nie jest wcale wytrzymały. W końcu Riot Games dobrze czasuje smoki leczką. Będzie następny Infernal. Fantastycznie, jeszcze natomiast Perks ma red buffa, to ułatwia zadanie, Wunder mu towarzyszy, kolejna eliminacja dla G2. Perks odpala. Zobacz na jego zawzięcie wypisane na twarzy, ma płomień w oczach. No mecz o wszystko dla niego, więc on wie, że on tutaj musi po prostu zagrać najlepszą grę w swoim życiu i właśnie to robi. 3-0-0 do 17 minuty. Uwielbiam europejskich midlanerów na tym turnieju. To jest strach po prostu. Jizuke, Caps i Perks. Bo wiesz, mieliśmy te czasy, Alex, XPK, Bjergsen, Jensen, wydaliśmy trochę, albo przeszli na emeryturę wszystkie nasze talenta tutaj. Zobaczmy dalej, wieża będzie wzięta na bocie, G2 wychodzi na wielkie prowadzenie, jeśli chodzi o złoto. Alex iś, no właśnie, Ocelotę. Ej, Ocelotę, myślę, że teraz... Teraz patrzy właśnie na G2. No właśnie, szalikiem się szczelnie owinął, nie czuje się bezpiecznie, bo to jest mecz o wszystko. Ocelotę, jednego nie można mu odmówić. Stworzył fantastyczną dywizję. Na początku było trudno, mieli nawet problemy gamers tu się zakwalifikować do LCS-ów, ale gdy się dostali, wygrywali raz za razem. Ale nigdy nie udało się na turnieju międzynarodowym, poza jednym MSI, gdzie G2 skończyło w finale. Ale Worldsy to była klątwa dla tej organizacji. Nigdy nie wyszli z grupy. Dzisiaj będzie ten pierwszy raz. Jestem pewien, Nerwarian, nie mam żadnych złudzeń. To się musi wydarzyć. Szkoda Freshwolves. Już skreślam. Szkoda, że ich nie będzie. Ale jeśli kosztem G2, no to no sorry. Jestem w stanie się z tym pogodzić. Nawet trochę ciągnę swoją myśl. Też mi będzie brakowało Freshwolves ze względu na to, jak szanuję bardzo tę drużynę. Ale uważam, że G2 na tym turnieju gra lepiej. Gra ciekawsze League of Legends. Grają fenomenalne makro. Freshwolves, niektóre zagrywki im po prostu wychodzą z takiego doświadczenia, że tu nafidują carry i tak dalej, ale... Moim zdaniem, jeśli mielibyśmy wysłać jedną z drużyn do pokonania Korei i Chin, z tych dwóch, uważam, że G2 ma większe szanse. Myślisz? Więc no, nie tylko z powodów Jankosa i sympatii dla europejskiej formacji kibicuję tutaj G2, ale też z powodu, że chcę zobaczyć w ćwierćfinale 8 najlepszych możliwych drużyn i uważam, że G2 lepiej pasuje. No dobra, ten kto jest lepszy, to na pewno wygra ten mecz i będzie to G2. Naprawdę. Niech wygra lepszy. Mówiliśmy na początku, że to nie będzie obiektywne, także tutaj proszę nam nic nie zarzucać. Hjardan 40 test do przodu, a 30. Ale
przewaga 3000 ogólna. I ta przewaga, gdzie ona ma miejsce? Na midzie 1700 zł ma przewagi Perks, na Adikery Kjarnan 900 i na topie Wunder 800. Żadne zaskoczenie. Mordekaiser Protobelt. Nie spodziewałem się takiego buildu. A no, z reguły, jak próbujesz do kogoś doskoczyć, to potrzebujesz Protobelta, a tak naprawdę to G2 będzie w ciebie wchodziło. Czy nie powinien właśnie bardziej defensywnie? Chociaż Protobeltem też możesz zbiać. Relajka jest tutaj taką ciekawą opcją, bo no, wiesz, racja. Irelia się wbija, Aatrox, co chwilę ich spowalniasz, bo możesz spamować swoimi umiejętnościami, twoja aura też ich o 20% slowuje. Nie wiem, czy nie byłbym fanem Relajka plus maska, czemu by nie? Z tym ultimate'em tak dobrze ten build działa, bo klikasz R-kę i przez kilka sekund jest to spowolnienie, bo nie jest Children of the Grave. Kjarnan, puszowanko. O, okej, wieżyczka zapuszczona od razu. Jak Kjarnan puszuje, to na całego tej wieży niełatwo się pozbyć. No, tylko w sumie lekko posmyrał Kjarnan. Ale zawsze coś, powoli do celu. I Perks, a niestety niecelny stun, więc nie ma resetu, ale zostaje egzosta, nadchodzi też Jankos. I czyżby, bo o, nie ta R-ka od Perksa! Nadchodzi jednak Wunder, Aatrox w idealnym położeniu. Perks daleko, nie wiem, czy może dołączyć do walki, lecz Betty w tarapatach. Ściągnął go łańcuchy, nie jest flash w ostatnim momencie, ale wieża będzie dla G2. Ach, ta R-ka od Perksa, gdyby tylko była bardziej, byłaby celniejsza, to by zrobiło robotę, no ale przynajmniej ta wieża na końcu G2 wpada. Ale znowu mogło być lepiej. Kubon przeciera oczy, emocje nim targają, nie, Jezu, jak nie wierzy w to, co widzi. To jest bestia uwalniana tutaj, to jest niemożliwe, szaleje no, w studiu. Tylko nie rozwal całego na studia. Na baczność niemal stoi, ale nie dziwię się, Jankosa dobrze zna i mu mocno kibicuje. 3-0, Irelia skończyła kolejny przedmiot, dodatkowa tarcza pomoże. Okej, okay, podałem ten zakup, jest w porządku, chociaż myślałem, że Hexlinker w sumie będzie odbudowany, a nie Sterak, ale niech będzie. I Kanabi też, 0-2 na razie, strata 1200 golda do Wundera. Wunder, kurczę, na gra tym Aatroxem jest naprawdę bestią. Mhm. Bestia ogromna. Wunder ogólnie na tym turnieju. O, tak pokazuje. Meta mu leży, tych carry top lanerów. Akali, Urgot, Aatrox. Jego siła. Zawsze coś zostanie w tym drafcie z tego. 45 sekund do Infernala. Nawet Izak wpadł i powiedział go Jankos. A i myślę, że wszyscy właśnie za tym są. Go Jankos. I go tego Infernala za 30 sekund. To koniecznie G2 musi zebrać. Nie chcesz dawać ani trochę miejsca dla też Wolves. Dla Infernala to naprawdę dobry stan. O, Perks. Dawaj, tym razem musisz zabić. Jeden na jednego, ta Irelia znowu ma redbowa. Oj, Kanabi nie trafione przez Kanabiego. Dobrze, i Perks, proszę zabiera. Bardzo, oj, najlepsze ruchy, u którą stronę ucieknie, nadejdzie też Tamkench, powoli możemy pożegnać się z Irelią. Co zrobić G2 w zamian? Atakują wieżę. O, z tym Infernalem, go Infernal, wzięli wieżę. Wieża nam idzie, plus Infernal za życie Perksa, spoko, tylko żebyśmy nie oddali tylko na Shora. Czy możemy wyłapać Ryza, czy to jest możliwe? Raczej nie, dysponują ultimate'em. Widzimy, co się dzieje, ten ward lewej strony informuje o wszystkim. G2 to musi zareagować. Ward. 8000 HP. Kjarnan, połkuj, dawaj te rakiety, dawaj tam stać. Maple jest daleko, pamiętajcie, że jest bez ultimate'a, więc to może być 4 na 4, jeśli G2 tylko szybko się wbije. Kjarnan, dobra pozycja, te wieżyczki działają i Wunder rozkłada skrzydła. Piękna beczka od Jankosa, pierwszy odizolowany Hanabi, zabójstwo dla nas. Perks próbuje cokolwiek zrobić tutaj. Jankos ma HP, ale teraz Maple ma dobry duży problem raczej. I co więcej, Wunder! Seria CC, Wunder, czy ktoś mu pomoże double kill? Próbuje odskoczyć, Jankos nie zamierza do tego dołączyć. Wunder żyje, ale Murzyn go skróci. Ale i tak dobrze, zatrzymaliśmy na Shora. I to wystarczy. G2 chyba teraz lepszej pozycji do zrobienia smoka. Perks zrobił naprawdę sporo. Zapomniałem o tym duchu. Tak jest, jako ten duch. Zdradliwy Perks. I naprawdę robił obrażenia, bo to jest, pamiętajcie, nafidowana Irelia, więc jeśli zabijesz najbardziej wartościowy cel u rywala jako Mordekaiser, bardzo pomagasz drużynie. Co z tym smokiem? Czy Jankos go robi? Tak jest. Jankos go robi. Heimerdinger, chodź tu podejść, Kjarnan, pomóż. Najważniejsze, że wzięli dwa fragi, stracili jednego z dwóch zawodników, licząc Perksa to trzech, ale obronili Barona i wezmą Infernala. Dokładnie. Więc tak. Jeśli weźmiemy całą sekwencję, półtorej minuty, faworyzuje G2. Super. Jak najbardziej. I ten call ze strony Fleshwoods, co jest bardzo ciekawy, że chcieli na Shora zrobić, ale nie spadało to za szybko niestety. Wunder wjeżdża za pomocą R-ki, Maple na plecach i za chwilę odwracają się w niego wszyscy. Jankos mało HP, ale jeszcze... Ale teamfightowanie Wundera! Nie, on zawsze wie, jak gdzie się znaleźć po prostu.
i pyk. Jeden z czterech wszedł, niczym Riven. Jeszcze tam doflashował, by zabić Ryza. I Mujin mu na przykład pali tutaj Samonera, byle by tylko go dobić, on tu prawie uciekł. To co Wunder wyczynia. O, piękna Liga Legend grana jest tutaj. Fantastyczne. Perks, puszowanie jeszcze mida. Musi być ostrożny, ale z tyłu ma swoich sojuszników. Dwa levele... Nie, moment, nieważne. Chciałem, że Mujin ma 10, ale ma 13, ma przewagę nad Jankosem. To ciekawe. 2-0-0 Mujin, a Jankos 0-0-3. Jak jest następny ruch dla Jitu? Mają przewagę w złocie. Mają dwa infernale. Dwa infernale będą bardzo miłe. Mają czterech zawodników, którzy z tego korzystają. I następny będzie Mountain. Ale i tak wiemy, Damian, że to wszystko przy Baronie gdzieś się rozstrzygnie. Ale wiesz, kiedy masz przewagę... O nie, Wunder. Heimerdinger może się rozstawić, ale Wunder jest bez flasha. Przyspieszenie? Czy to pomoże? Niestety nie, ale stanie jeszcze na chwilę. Czy Hjarnem mu pomoże? I granat? Niestety nie, nic z tego. To był błąd Wundera. Drużyna jest daleko i nie po raz pierwszy oglądamy, że nie jest koordynowany z drużyną. No właśnie, ona coś innego robi, a on się wychyla. To już się zdarzyło na tym turnieju. Chwaliliśmy G2, jeśli chodzi o granie 1-3-1, ale tutaj Wunder się zagubił. Jednak takie granie na... Okej, okay. Zauważył przed chwilą, że tam ktoś zagrał Erkę, więc się nie bał, że go gdzieś tam domknął, ale zostaje jeszcze Ryze. I jego przeniesienie za pomocą Erki właśnie. Niepotrzebny kill oddany. I do tego masz jeszcze Talię. Musisz szanować te trzy półglobalne ultimate'y. Natomiast Jankos się po prostu nie certoli! Maple z flashem nie wie, że stąd ucieknie. Ale szkoda. O rany, to było dobre zagranie. Jankos, widzieliśmy te zabójstwa z beczki pierwszego dnia, gdy grał na Afrika Freaks. Ale tutaj brakowało kropki nad i Perks natomiast nadchodzi. Mają przewagę. Turet mogą zrobić. Erko od Perksa szybko zagrana. Ale chyba tylko po to, by wystraszyć i by wziąć ten turret. I tak też się stało. Jankos, świetne wejście, świetna próba. Ale zabrakło tak mało, by zabić. Najważniejsze, wieża wzięta, więc... Aha. Widzisz, to nie jest czyste League of Legends prezentowane tutaj przez G2. Widać, że nerwy szargają jednymi i drugimi. Ale patrzysz na statystyki. 4-1 w wieżach, 3-0 w smokach, 6-3 zabójstwa, przewaga w złocie, więc... Nie najważniejsza jest walka, tylko jakie są jej konsekwencje. I póki co my wychodzimy z lepszymi łupami. Zdecydowanie, ale pozostaje pytanie, czy aby na pewno w lejcie, czy tu jest tutaj faworytem. Jeśli chodzi o kompozycję, powinno być ok. Plus te dwa infernale są bardzo pomocne dla europejskiej drużyny. Teraz Wunder na dolnej alei będzie puszował. Maple nawet wziął Reda, tylko po to, żeby przeciwnicy go nie wzięli. Myślę, że to było rozsądne. Och, ciężarówka dla Wundera, zmisowana. Wciąż wygląda na bardzo nafidowanego Aatroxa, ale wciąż atakowanego przez Flash Wolves. No, Wunder nie, ani na chwilę nie zostaje pozostawiony samemu. Cały czas coś tam do niego idzie, nawet niekiedy we dwójkę. Ale widzimy na wykresie, że... Powoli, ale skutecznie. ...cały czas powiększa ta przewaga. Dlaczego w grze o wszystko przepuścili Heimera za wojnicy Flash Wolves? No wyciągnęli tego Mordekaisera, który miał kontrować, ale tak szczerze przyznam, że nie za bardzo mnie to przekonuje. Też nie sądzę. Raz jeszcze powiem, to nie chodzi tylko o postać, jaką jest Heimerdinger, ale to, co ona, na co ona pozwala dla Perksa i Wundera. Tak trudno wjechać w drużynę z Heimerdingerem po prostu. Jeśli chodzi o przewagę w złocie, 2000 przewagi Wunder na topie. Na dżungli to Mujin 1300 do przodu, na midzie Maple. Traci 2300 zł. Perks, good job. I Hjarnan jest 1600 do przodu. Support 200 do standardu więcej. Więc tylko ta dżungla jest w plecy. Ale Jankos jest tankiem, więc spoko. A Talia jest tym carry pickiem. Zobaczmy, jak się będzie rozwijała sytuacja. Raz jeszcze po prostu patrzymy na Barona. Za każdym razem, gdy kamera go ukazuje, wiemy, że tam odbędzie się spektakularna bitwa. I prawdopodobnie ten, kto ją zwycięży, przejdzie do top 8 drużyn na Mistrzostwach Świata. Szkoda tylko, że z miejsca drugiego. To prawda, tam ale... jest szansa, żebyś na RNG chociaż wytrafił. Jednak Afrika Freaks się odpaliła. Mówiłem, że wygrają 4 ostatnie mecze. Wierzyłem w te drużne ich adaptacje. To jest fajne. Pamiętajcie, Heimerdingerem robienie Barona jest łatwe. Ryze jest daleko. Będzie musiał steleportować co najmniej. Ale nie wiem, czy aż tak szybko możesz go zrobić. G2 musi odpuścić. To nie jest dobry kole. Sordard może być wyłapany. Sordard! Ściągnął tam Kencza na czas. Sporych teraz padać, to eliminacja natychmiastowo. I Wunder nie zamierza się zatrzymywać. Betty będzie musiał zagrać flasha, tylko kiedy?
W ostatnim momencie Banks będzie skakiwał 1 na 3, to wypełnia zawodnik! Stopacz go nie powstrzyma, czyli tu nadchodzi, jest i zabójstwo na Betim! I ogłuszenie pana Biego! Co dalej? Co dalej? Chyba go naszor. Tak, jesteśmy w piątkę, a rywale w trójkę! Co Perks wyprawia, co za Erka! Dobry stun Fanabiego, jeszcze Wunder wraca do bazy, będzie teleportacja. I go naszor? Nie tapuje? Okay. Na spokojnie, nie ma potrzeby używać teleportacji. 3-4, niech, tak. To nie jest czysty ban. Niech zrobią błąd, dajcie im zrobić błąd. Zobaczcie, co zrobi Flashwood. Ci odpuszczają, więc dobrze, że pójdą tutaj nie denerwują się. Dobrze. I nie marnują zasobów. Szkoda tego smoka, bo byłyby 4 pod Eldera. Świetne Maple na dolnej alei, to ciekawa teleportacja, trzeba przyznać. No i dodajemy tego Mountaina, okej, niech będzie, ale to nie jest wielki koszt. I podczas gdy Flashwolves robią smoka, to znaczy, że nie mają czasu na rozstawienie defensywnej wizji, to znaczy, że nie mają idealnie czasu na odpuszczowanie, jak tylko najdalej się da alejek. Wunder. Więc to nie jest aż taka dobra decyzja dla Flashwolves, gdzie tu dostało za darmo reset, i teraz będą mieli solidny push przygotowany. Nie wiem, czy warto było brać tego smoka z tego powodu. Maple plus Moji mogą być tutaj wyłapani. Wunder dostał właśnie Erkę. Dobrze, że ją zagrał. Ledwo zdążył. Beczko od Jankosa na wyratowanie. Erka niestety niecelna od Hanabiego. I Wunder wychodzi ze swoim życiem, choć musiał flashować. Niech tego więcej nie robi po prostu. Nie ja już tego inaczej nie skomentuję. To była duża potrzebna niech tego agresja. Nie robi. Jest teleport, więc nie stracą aż tyle tempa. Tak jest, on ale to się nie powinno dziać. Tak się traci ćwierćfinały. Tak, tak chwaliliśmy Wundera, ale to było dziwne zagranie. Dzikość Wikinga. Ta nordycka krew w nim płynie, widać to. Ale teraz na górnej alei idzie Wunder. Tam może paść turet przez same miniony, ale może zdąży Wunder to wybronić. Oj, G2. Ale sobie czyści miniony. Pamiętajcie, Jankos był w półfinale Mistrzostw Świata, ale Wunder, Perks, Hjarnan, Łodzi, nie? Więc na pewno dla nich nerwowe chwile. Dla Jankosa też, to, że był 2 lata temu, nie zmienia faktu, że tak zależy mu na sukcesie w 2018 roku. G2 nadchodzi, mają jeszcze minutę i 45 sekund tego Barona i to, jak rozegrają te 105 sekund, będzie bardzo istotne. Ten turet jest oddany już. Jankos rozpędzony na Predatorze. No i Flashwolves musi odpuścić. Musi uznać wyższość przeciwników. 2 turety wzięte już przez G2. A tu jeszcze 1,5 minuty z naszolem. Coś trzeba zrobić więcej. Betty wraca do bazy. Recall. Tam będzie jakiś wojstwo zakupiony. Perks na midzie. Jakieś takie 1-1-3 taktyka ze strony G2. Ciekawe podejście. 1-1-3 jest ich najbardziej charakterystycznym zagraniem. I z Baronem jest to bardzo efektywna strategia. Ale Flashwolves 4 musi bronić. Nie ma tutaj lekko. I zaraz Perks podchodzi pod mida. Pomoże mu Wunder. Flashwolves będą musieli podjąć decyzję. Wbijamy się, czy bronimy, czy co robimy, oddajemy wszystko? Sword Art, a mocno jest obity. Musi uważać. Można by było go zalinować. Choć ten ma loketa, ma tą dodatkową tarczę. Jesteśmy krok od ćwierćfinałów. Ta przewaga sięga już prawie 10 tysięcy. Wygląda to pięknie. Mają wszystko. Nie wiem, jak przeżyje, jakby to strołowali. Nie, nawet tak nie mów. Nawet o tym nie wspominam. Tym bardziej, że otwarty inhibitor. Idą do przodu. Turet. Dobrze. Baza się otwiera. Betty lekko bity. Ten Heimerdinger musi wziąć inhibitor. Perks będzie bity przez Maple oraz Hanabiego. Perks się odwraca. Jeden na dwóch! Perks go zabije! Ale jednak jest tarcza. Wunder, może to on dokończy dzieła. Sword Art wciął do paszczy. Ale teraz Perks gdzieś tam skacze jak dziki. Jak on to robi? Cały czas się utrzymuje przy życiu. Perks jeden na jednego z Hanabim. Musi polec, ale wyłączyliśmy Maple'a. Wyłączyliśmy Bettiego. Ale teraz 3 inhibitory są otwarte, nawet 2, bo jeden już został zniszczony. G2 chce to kończyć tu i teraz. 2 turety tylko stoją i dzielą do Nexusa. Łodit wbija się w Sword Arta, ten potrzebuje pomocy. CC jedno za drugim. Eliminacja na węża jest prawdą. Jeszcze jedna wieża, Wunder potrzebuje dobry kilku sekund. Hanabi czy cośkolwiek tutaj zdziała, Urgot jest bez ultimate'a. Tylko i tu go po prostu ignorują. Czy wycofają, czy pójdą na jej całość. Come on, Hanabi musi upaść, tak jest, dobrze. I tylko Nexus będzie zniszczony. I to top 8 na wielkich mistrzostwach świata. Jankos to zrobił. GG. To mi się podoba, o to właśnie chodzi. O Boże. Czuję, jakbym tam Jankos był... zrobi wszystko, byle ze mną nie komentować. Nawet wejdzie do ćwierćfinału, wygra Worldsy, by uniknąć tego Fatum. I dobrze, bo nie ma nic piękniejszego niż oglądanie tak wspaniałego zawodnika, sięgającego po najlepsze trofea. Jankos,
Brawo. Śmialiśmy się, że wpadnie może już na group stage, że nie wyjdzie fazy play-in, ale robi to. Ćwierć finały dla G2. No i Flash Wars się żegna z turniejem. Tak, druga strona medalu. Szkoda. Drużyna, która przez wielu była hypowana, niepokonani w Tajwanie, rozgramiają sezon za sezon LMS, a jednak nie będą reprezentowali swojego regionu. To był kolejny rok, w którym odpadli w grupach. Ach, szkoda Flash Wars. No ale Freak Freaks też pokazało, że dobrze potrafią zagrać. To były naprawdę trzy mocne drużyny. Buffalo też coś powalczyło. To była solidna grupa ogólnie. Trzeba przyznać. I najpiękniejsze jest to, że G2 teraz, a w play-inach to dwie inne drużyny. Grają naprawdę dobrze, uwierzcie w to. To jest drużyna, która może dostać się do top 4. Nie będzie łatwy półfinał ich czekał. Nieważne kogo trafią, to będzie wielkie wyzwanie. Ale grają naprawdę nieźle i strategię, którą opracowali kilka dni temu, będą tylko szlifować. Pytanie właśnie, na kogo trafią w tej fazie ćwierćfinałowej. Losowanie będzie w środę, po ostatnich spotkaniach. Wiemy między innymi, że mogą trafić na Cloud9. Wtedy będzie EU versus NA. A przepraszam, co ja gadam? No właśnie coś tak, Cloud9 z drugiego miejsca, na RNG mogą trafić. Katie Rolster jest poważnym kandydatem, więc widzicie, jakiej skali wyzwanie ich czeka prawdopodobnie, ale Udiaska, ale czemu słuchaj, nie? Słuchaj, jest szansa, że trafią na Fnatic, jeśli wyjdą z pierwszego miejsca tam. Nie, mogą, tak, można na ten sam region. W ćwierćfinałach już można na ten sam region, więc Fnatic, IG, 100 Thieves. Właśnie, pamiętajcie, to jest jeszcze dwa dni, jeśli chodzi o fazę grupową. Mamy Polaka w top 8. Jankos, wielkie gratulacje. Pięknie. Już teraz. Ostatni, zobaczcie, jak mało brakowało i nie byłoby go na Worldsach. Jak czytałem social media, ludzie, Jankos i Worldsy, zapomnijcie o tym, że to będzie Schalke, że to będzie Misfits. A on jednak po tragicznym ćwierćfinale na Misfits skupił się na swoim i teraz wygląda po prostu solidnie. Przepięknie, przepięknie. Oczywiście jutro i pojutrze też od 10 rano jeszcze mamy grupę C oraz D. Także jeszcze Liga Legend w fazie grupowej, a później w weekend mamy już ćwierćfinały. I ćwierćfinały, co ciekawe, od 6 rano. Ale w weekend.